Witam was wszystkich, Digimola z tej strony i dzisiaj chciałem wam przedstawić pełną historię pewnego chłopaka, który urodził się w XX wieku w Polsce, 60 km od Wrocławia, w małej miejscowości nazwanej Wałbrzych. Jego pasją był sport. W piłkę nigdy nie potrafił grać, ale nie poddawał się, próbował pokazać, że jednak coś umie. Chciał nauczyć się i grać jak jego rówieśnicy. Nic z tego jednak nie wychodziło. Koledzy śmiali się, że po prostu prosto piłki nie umie kopać, nie umie przyjąć jej na główkę, ani stając na bramce. Młody chłopak miał wtedy tylko 6 lat. Pewnego dnia ojciec złapał go za rękę i zaprowadził na salę, gdzie zobaczył ten błysk. Zakochał się od razu i nie widział nic poza tym. Już wtedy, mając kilka lat, wiedział, że chce spędzać tam czas. Tak zaczął naukę. Każdego dnia po szkole uczył się dyscypliny i podstawowej z techniki. Za pasami spędził kolejne 2 lata. Mata od tamtej pory była dla niego jak druga rodzina. Niby miał tylko te 8 lat, ale wiedział, co chce robić, pomimo że wygrał tylko kilka walk. Po zakończeniu drugiej klasy wjechał za granicę, zaczął nowe życie i było mu łatwo. Ten czas był dla niego bardzo ciężki. Nikogo nie znał, nie potrafił rozmawiać w ich języku, ale dalej wiedział, że sport to jego pasja. Zakładając klubową koszulkę, myślał, by tylko wrócić na salę, robić to, co kochał najbardziej. Jedyną jego blokadą był język, jak wcześniej wspomniałem, którego mało co rozumiał. Ale za to każdego dnia trenował z ojcem nowe techniki, poznawał nowe ciosy i coraz bardziej przyzwyczajał się do bólu i wiedział, jak się przed nim bronić. 3 miesiące później ojciec zapisał go na boks, gdzie trenował 3 razy w tygodniu oraz w wolnym czasie trenował w domu. Język już nie był dla niego takim problemem. Zaczął coraz więcej rozumieć i bardziej skupiać się na tym, co lubi. Pół roku później, po zwycięskich zawodach w Coventry, trener podszedł do niego i zaproponował mu nowy styl walki. Tak zaczęła się jego przygoda z Muay Thai. 9,5-letni chłopak trenował każdego dnia. Teraz przychodzi z podbitym okiem do szkoły, gdzie był wzywany na rozmowę do dyrektora, gdzie proponowano mu wmówić, że to nie dla niego, że powinien przestać. Ale on nie umiał powiedzieć nie. To był jego cel w życiu. Tak trenował Muay Thai przez kolejne kilka lat. Brodział 2 razy do roku w zawodach, gdzie poprzez 4 lata nigdy nie przegrał. W międzyczasie również osiągał osiągnięcia w innych sportach. W wieku 14 lat biegał na 60 metrów z czasem 7 sekund 38 setnych oraz na 100 metrów z czasem 11 sekund i 15 setnych. Grywał w rugby i amerykański futbol. Jego fitness level wychodził poza normę. Nikt nie mógł za nim nadążyć. Chodził jak maszyna. Nawet nauczyciel od PE przy nim padał. Poprzez to zyskał szacunek u wszystkich rówieśników. Był lubiany i poznawał osoby, na których zawsze mógł polegać. A mając 15 lat po osiągnięciu wieku zezwalającego na bardziej zaawansowane techniki treningu, postanowił trochę zamieszać i zaczął trenować w amatorach w Muay Thai, boks, brazylijskie jiu-jitsu i zakończył półroczny zaawansowany trening zapasów, w skrócie MMA. Zaczął łączyć każdą technikę razem, czuwając się w to co raz bardziej. Wyjeżdżał na obozy treningowe do Niemiec, Francji, Rosji i Szkocji. Tuż przed osiągnięciem 16 roku życia popełnił najgorszy błąd w jego życiu. Wracając z dziewczyną do domu wieczorną porą około 10 p.m. zostali zaczepieni przez pijanego faceta. W obronie własnej 71-kilogramowy chłopak wykorzystał to, co uczył się przez tyle lat. Skutkiem tego było usłyszenie 3-letniego wyroku w zawieszeniu ze względu na połamane 4 żebra, nos i uszkodzenie szczęki u pijanego człowieka. Chłopak wpadł w totalny szał, z którego nie mógł się uspokoić. Zaraz po usłyszeniu wyroku, kilka tygodni później, został zawieszony na okres roku na branie udziału w jakichkolwiek zawodach. Ale tak jego szczęście było, że nadal mógł trenować. Sporował się z jednymi z najlepszych fighterów Wielkiej Brytanii w każdej kategorii wagowej oraz w każdej dyscyplinie. Wiadomo, wszyscy zawodnicy byli blisko jego wieku. W maju 2010 roku, kiedy miał lat 17, brał udział w wypadku samochodowym, gdzie przy dużej prędkości kierowca jadącego z naprzeciwka samochodu wjechał w ich samochód na zderzenie czołowe. Wstrząs mózgu, złamanie ze zmiażdżeniem kolana i uszkodzenie mięśni lewej nogi i kilka innych rzeczy wiązało się z 7 operacjami, śrubami w kolanie i niemożliwością normalnego funkcjonowania. Ale najgorszym przeżyciem dla chłopaka było usłyszeć od lekarza, że już nigdy może nie wrócić do klatki, a jeszcze gorszym, że kiedyś może wylądować na wózku inwalidzkim i nie musi chodzić o własnych siłach. Po 2 latach odpoczynku i rehabilitacji chłopak podjął decyzję, że cokolwiek by się działo, wróci na matę. I tak właśnie się stało. Chociaż kolano czasami daje mu straszny ból, ten chłopak ma dziś 20 lat, 96 kg wagi i trenuje 2 razy w tygodniu w Pro My MMA Windsor. Biega i spędza czas na grach. Udowodnił wszystkim, że nie ma co się podawać. Cokolwiek by się stało,
bo życie ciągnie się dalej. Co kiedykolwiek będzie, nie mam na to wpływu, a z życia trzeba korzystać. Kto wie, gdyby życie potoczyłoby się inaczej, może na dzień dzisiejszy walczyłby jako zawodowiec, może osiągnąłby coś wielkiego. Takiego marzenia poległby w gruzach poprzez nieodpowiedzialnego kierowcę. Przez całe życie miał 28 walk, żadnej z nich nie przegrał. Trenerzy powtarzali, że ma wrodzony talent i powinien to kontynuować, ale niestety, los chciał dla niego inaczej. To by było na tyle z tej historyjki. Mam nadzieję, że wam się podobała. Żeby poprawnie ją powiedzieć w jakimś sensie, musiałem ją oczywiście zapisać na komputerze, więc wybaczcie za to, bo jest to forma czytana, ale była to historyjka, na którą chciałem właśnie wam przekazać i mam nadzieję, że wam się podobało. To by było na tyle i pozdrawiam wszystkich i zapraszam do komentowania, oceniania i oczywiście łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich DJ. Bye.